Dobry wieczór, zaczynamy. Fakty po faktach. Diana Rudnik, witam Państwa. Jak bardzo zimna, a może także ciemna, może być tegoroczna zima, o tym w rozmowie z moimi Państwa pierwszymi gośćmi, a w studiu ze mną Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, Związek Miast Polskich. Z nami Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. I na początek naszej rozmowy, jeśli panowie, państwo pozwolą, doprosimy jeszcze jednego gościa. Burmistrz Wojkowic, pan Tomasz Szczerba. Mówi tak. Bez wyjścia, już teraz nie tylko o Ciechanów pytam, reprezentuje pan Związek Miast Polskich, a z tych polskich miast i miasteczek płyną takie informacje. W Koszalinie podwyżka za ciepło średnio 79%, w Szczecinku średnio 74%. W Kopytkowie tę miejscowość pokazywaliśmy w TVN24 i w Faktach TVN 100 rodzin od października bez ciepła i bez ciepłej wody. A rząd uspokajająco mówi spokojnie, bez paniki. Nie ma tej paniki? Jest panika i brak surowca, a jeśli on nawet będzie, to będzie bardzo drogi i spółki ciepłownicze będą musiały płacić nawet czterokrotnie więcej za węgiel niż dotychczas. I to oczywiście przełoży się na taryfy, o których pani redaktor mówiła, a więc ten odbiorca w postaci mieszkańca zapłaci. Na tego samego medalu problemów właśnie z ciepłem, ale te problemy z węglem jednak teraz dominują tę dyskusję. I być może potęgują tylko to, o czym pan mówi, to do pana prezesa pytanie. Gdyby zestawić początek sierpnia ubiegłego roku z początkiem sierpnia tego roku, to jak wyglądały składy węglowe globalnie, w sensie ogólnopolsko? Jaka jest różnica? Pani redaktor, zwykle początek sierpnia to słyszymy, jakie są problemy z portami. Oczywiście węgiel w świecie można kupić w tym momencie w bardzo już wysokich cenach. Natomiast pozostaje problem przepustowości portów, rozładunku statków. Ciechanów może sobie pozwolić na bardzo drogie paliwo, jakim jest gaz, ale jednak to ciepło wówczas będzie. Nie wszystkie samorządy. Kiedy nie dość, że drogi, to jeszcze go nie ma, nie wiem co gorsze. Rozumiem, że czas goni nas bardzo, bo to nawet nie są dwa miesiące do startu sezonu grzewczego, może nawet półtora, w zależności od tego, jak pogoda. Bardzo często inwestycje, które się przeprowadza się w obszarze wielu lat, ale wtedy, kiedy była szansa na to, żeby rząd inwestował w przemianę lokalnych ciepłowni. Porty. Tak jak powiedziałem, on jest wyższy niż nasze wcześniejsze oczekiwania. Problemy i realna wizja zimnej i chyba ciężkie jednak dla większości przynajmniej zimy. Krzysztof Kosiński, Łukasz o faktach, a za chwilę u nas drugi raport Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Co mówi o tym zjawisku w naszym kraju? Wiele głosów krytycznych także w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o tę wizytę. Bardzo dziękuję za Państwa spojrzenie, ekspercką wiedzę. Doktor, uwaga, takie dziś były fakty po faktach. Do zobaczenia jutro także w programie. Dobrego wieczoru.